dziś chcemy tutaj przeanalizować, jak będzie odbywało się w przyszłości, to zaczyna się od przyszłego roku, zbiór materiału na biomasy. Wygląda to trochę może dziwnie, jak kiszonka, ale to, co tutaj leży, będzie opalało, będzie produkowało w zasadzie energię na naszym tutaj Dolnym Śląsku. Jest to nowy piec wstawiany w Siechnicach, który będzie spalał prawie 1 000 000 ton rocznie. I tu dla nas, dla rolników, dla całego tego terenu szykuje się jakby bagatelka zmiana produkcji pod biomasy, bo to będzie produkowane z kukurydzy, będzie to produkowane z traw, z zielonek, na powiedzmy zasadzie dosuszania i późniejszym czasie spalania.